Nowe Goats, a już raczej stare, bo jeden dzień ma. Topowy raper versus 19 kobiet. I to jest ze złomkiem, tak? Ale widziałem shota, że ktoś coś do niego powiedział, go chciał pobić. Także zanim to zaczniemy oglądać, zastrzegam, że wszystko to jest humor i nie ma na celu obrazy nikogo. Żeby mnie nikt nie pobił, jak będę z psem sobie szedł, żebym kosy nie zasadził mi ktoś w plecy. Spartiatik! Uwaga, patrzcie! Witamy serdecznie! W dzisiejszym odcinku Goats Józef Bratan stanie przed wyborem swojej drugiej połówki. Dziewczyna, która przejdzie przez 3 etapy i zostanie wybrana przez Józefa w finale, stanie przed wyborem. Randka czy skrzynia Goats? Zanim przejdziemy do odcinka, zasubskrybuj nasz kanał, by być na bieżąco i pamiętaj, oglądasz na własną odpowiedzialność. Zacznijmy ten festiwal cringe'u. Jak to Just Loser? Dobra, Luis, tym na razie oglądamy to. Cześć, Julia. Cześć, Józef. Ty, inne miejsce nagrywają. Czemu w innym miejscu, a nie w tym studiu? Ogólnie na co dzień tworzę filmy dla dorosłych i mam dla ciebie 2 dobre argumenty, dzięki którym mnie przyjmiesz. I tu jest jeden, a tu jest drugi. Ta scena nie nadaje się na YouTube, dlatego wrzuciliśmy ją na Instagrama Goats. Ja pierdolę, mocno się zaczyna. A poza tym nagrywam sama i przydałby mi się ktoś, kto by mi pomógł. Nie jesteś w moim... Ja pierdzielę, nie wiem, czy to jest... Dobre, że takie coś robią co odcinek. Wcześniej promowali babę, co się sprzedaje w internecie zdjęcia. Teraz promują jakoś, co kręci por. Wcześniej też w sumie ta co cyce pokną. W każdym odcinku coś jest. To ma sens? Nie wiem. Wajbie, może jakbym w glandach zapierdalał, to bym musiał na pewno. To ja zawsze mogę się poprzebierać, przebieranki też lubię. A za to lubisz się przebierać? Co tylko będziesz chciał, to się przebiorę. Przebierasz się za małpkę? Będziesz prosić o banana? Tak, jasne, lubię banany, szczególnie takie duże i soczyste. Dobra, wiesz co, przechodzi. Dzięki. Tak, mogę przebrać się za małpę, pierdalać banana, przechodzisz dalej. No ale nie przypuściłbyś za 2 solidne argumenty? Nie. Ja jestem poważnym człowiekiem, ja takich rzeczy nie robię. Izak Sigma. No, to ty tyle kazałaś na siebie czekać. Cześć, przepraszam. Jest zestresowany mega. Od 9 lat gram w koszykówkę. Umiem super dawać kosza, ale tobie bym nie dała. I nawet nie wiesz, jak dobrze robię jajecznicę. Mówisz, że umiesz zrobić jajecznicę, a umiesz dupą ugniatać jaja? Jezus Maria. Nie dzieje się to. Coś chciałem... Aż Wojtek Gola się zaciął. NPC. Pytać. Mówisz, że jajecznicę potrafisz, a może potrafisz coś swoim... Dupą ugniatać jaja? Dupą ugniatać jaja? Swoimi wdziękami? Swoimi... Łukasz, jak się ruszasz... Gangster, bardzo... gangster się zagotował. No i umrę. To jest istotne. Tylko zgniło. Chyba... Nie no, popatrz, ja jestem naprawdę dobrym materiałem. To było chyba za mocne dla niego jeszcze na początku. Rób orek, skurwysyn. Te majtki Wiktor Sekret to mnie nie przekonały. Trochę mi opadły. Obróć się. Wiktor. I przesuwaj się w stronę mojego banana. Weź tak w moją stronę i ci twerkując. W stronę banana. Jaki jest twój ulubiony owoc? Truskawki. I chuj, nie przeszłaś właśnie w tym momencie. Spytałem, czy lubisz bananę. Lubię. Następna. A czemu nie powiedziałeś o tym ugniataniu jaj? Bo ona w Kurwaczyków wyglądała młodziej niż moja najmłodsza siostra, a przebierałem ją z pampersów. Może któraś starzej wygląda. No oczekuję takich słów, wiesz o co chodzi. No, ale Wojtek nie chce oddawać, bo on jest zabukowany. Mogę tak trzymać rękę? Nie. Dlaczego? Nie zręczę. Już jest dodany reaktor. Wojtek walczy z opinią. Może lepiej nie. Mogę, nie? Możesz. Czemu nie mogę tak trzymać ręki? Takie dziwne to jest, stary. Ja tak z kolegami nie siedzę i nie trzymam tak. Może nie jesteście kolegami. Okay. To tak jakbyś, nie na przykład tak się dzieje. Tak ja myślę, że jestem jak luz. Ale jest okej. No. Zły rol moment. Bardęga już coraz to nowsze tereny się zapuszcza, wygląda na to. Jestem Leila. Hej, możemy zagrać od razu w taką grę? Szybko. I musisz szybko wychodzić, tak czy nie, dobra? Dobra. Chodź, czy randka? Randką. Zastanowiłaś się. Następna. Pamiętajcie, pieniądze to nie wszystko. Ja chłopaki, musimy go podkręcać, bo on sobie sam... Tak. Dobra, dajcie Wojtkowi i Wojtek się odpala. Odpalasz się w tej rundzie. Później zobaczę. Hej. Weronika. Hej, cześć. Miło mi. Jakie jest takie twoje ulubione miejsce, w którym się czujesz, wiesz, jakby bezpiecznie? Najbezpieczniej? W Cipcach. W momencie, kiedy jestem w tym takim ciepłym miejscu. Cipę! Okay. Domyślam się, o co ci chodzi. Chodzi o cipę. Ile masz lat? 19. Wyglądam starzej, młodziej. Jak uważasz? Pewno starzej ode mnie. A co rodzice na to, że ty tutaj dzisiaj przyszłaś? Moja mama nie jest chyba zadowolona, bo ogląda ze mną ogólnie większość YouTube'a. Musisz ją po tyłku zdzielić klapkiem swoim. To weź się odwróć. Serio mama z nią słucha piosenek Malika? Odwróć, no. Przywalisz mi? Nie, nie przywalę ci, tylko przyłożę. Za mamę. Nie. Ale patrzcie, zrobię. Skubany. Mam takie kwaśne cukierki. Ale ty pierwsza. Ja tutaj wykręcony będę latał. Nie no, co ty? Dobra, jeden dla ciebie. No dobra, ale ty zaczynaj. Trzymaj jeden dla mnie. Czekaj, gdzie to jest? Co my oglądamy? Dobra, reaguj! No na co reagować? Będziesz takim spodnie ściągać na... Ej, nie no bez tak. Kręca mnie tym. Lepiej mi pomóż otworzyć, a nie... Widzisz? Nie tylko ja mam problem. O, dobra. Wiem, że jestem reaktorem, no ale ciężko tu reagować. Masz problem. I tak samo będziesz miała problem z przejściem na dalej. Tak, mówisz? Cześć, cukierek, dziękuję. Czy ja wiem, że odpadam, okej. Okay. Dzięki śliczne. Miłego, pa! Nic się takiego nie dzieje, no nie oszukujmy się, Józefa, czyli nie byłby moim wybrankiem serca. Oj, proszę. Kurwa. Ej, teraz ja jestem zazdrosny. Weź, złapię się za rękę. A jest zaraz Pride Month, tak? Za rękę się złapam. My jesteśmy coraz bliżej. 1 do 1? For the last time, I don't look nothing like no damn tow truck. Co ty piszesz? Po prostu jakby integrujemy się też, czujemy się naprawdę... Ale co, czujesz dyskomfort, jak tak cię obejmuje? Przeszkadza ci męski dotyk? Dzięki Michael za 9 lat. Pięknie się na ciebie patrzy pod innym kątem. Jak to? Jak mnie widzisz? Dziwne, dziwne pójdzie. Dziwne gadki. Nie przeszkadza. Nie włącza mi. Nowa superkaba. Daję jeszcze raz. Nowa superkawa od GPS. Angel Touch Frappe. Ale kopię. Jak kopię, to biorę. Dostępne już w przesłakach szycia Ronaldinho. Do końca dnia na hasło Goats 30% zniżki na GPS.pl. Lecimy duuu! Nie dodaję bindów. Ej, no kurwa! Moje sobie. Hejka, Monia. Hej, Józef. Wydaje mi się być trochę zestresowany. Ja studiuję ogólnie lekarski. I chciałam się zapytać, czy będziesz moim pierwszym pacjentem? Jakby się przygotowała, fajnie. Szukaj, w ogóle trzeba się rozebrać, żeby, wiesz, badanie dobrze przeprowadzić. Weź już pod łatwą. I co? No, zdrowy, zdrowy. A niżej nie sprawdzisz? Nie zbadasz? Chciałabym, ale chyba tak na pierwszym spotkaniu to średnio. 19, 20 w tym roku. To jeszcze do wychowania. No, ile on ma lat i ten złomek? I ustawić. Ustawimy się. I coś powiedziała ojcu, jakbyś na przykład miała i ze mną na randkę, że idziesz z murzynem na randkę. Kurczę, tak można mówić. Kurde, on może. Widzicie? Ja mogę. Wiesz co, no mój tata... No, może. Znaczy nie miałby z tym problemu. Tylko byle mi tutaj murzynka nie piec. Moja mama bardzo jest otwarta na to, żeby dzieci były fajne mulatki. A ile ma mama lat? 50. Fajna? No fajna, fajna. To poznać cię? Potem pogadamy. Dzięki ci. On lubi jej starsze. Panowie, dajcie mi jakąś taką mamacitę. Mamacita! Moje płyto wizytówka, ty kolamus, co się pluje. Jak zigzag McQueen, złomek ciebie odholuje. Józef Bratan, to jest napad na twoje serce. Strzał, strzał. O, robiłeś casting na króliczki Józefa Bratana, więc króliczek stoi przed tobą. O, króliczek. Kurwa, jak tak te króliki wyglądały, to pierdolę nie robię. Zdecydowanie Alberto jest lepszy, nie ma takich zębów tragicznych jak złomek. A ten twoja ulubiona pozycja? Chyba ją odrzucił, to już był spoiler. Ulubiona pozycja to taka jak Józefa Bratana. Rucham na pieska, spierdala jak królik. Pokaż jak kicają króliczki, dawaj. Pokaż jak króliki kicają. Gdzie ona była już? Skąd ty ją znasz? Chyba nie z pychy. Ja tu mam ogonek. Tu pomerdaj. Dziwne. Dziwne. Next. Dziwne. Ona już była. Myślałeś, że to koniec? Next. Next. No ale już nie będzie. On jest niezwa... Ja pierdzielę, co się z tym Goats odpieprza? Weź mi to wytłumacz. Czego się ogląda się, no. Żony, poleciała. Kurwa, muszę z chłopakami pogadać. Józef się na mnie obrazi, że... Kurwa, reaktorem ja jestem, ale nawet jak na takiego zaawansowanego reaktora jak ja, który przyjął w swoim życiu dużo cringe'u, to jest ponad. Dzięki Perce za 6 lat. Załatwiliśmy. Co jest z tymi dupami, kurwa? Widziałem tam jedną taką rakietkę. Dobra, a jak nie wybiorę... Dobrze za, reagujesz? Ja dzięki! Staram się. Jest jakaś bomba taka, że kurwa... Siema, Suzy, witam. 30 lat chłopy, umiem się śmiać tylko z ruchami. Nie. Jeszcze ze złomka. Mógłbyś się przybliżyć do kamerki na szybko? Bo już kończę. Ops, o kurde, zły guzik kliknąłem, poczekaj. O dobra, tu się sceny zły. To normalnie, że tutaj na kamerach ją dzięki Smurzie, 24 lata. To nie w tą stronę poszła, ty, a tam chwilę. Reaktor moment. Ej, możesz tutaj stanąć? Mogę, dlaczego nie? Okej, a teraz możesz pójść tam? Oczywiście, że mogę, dlaczego nie? Dziękuję ci bardzo. Ale ty jesteś chujem. Dzięki ci bardzo. A jesteś chujem, bez kitu. Nawet nie wysłuchałeś mojego zdania o sobie. Mocne! Pociągnij to, pociągnij to. Słuchaj, że każdy musi mieć to z tyłu głowy, no, że przychodzi do takiego programu, no, ja musi się liczyć z tym, że jak się mówi cześć, to można i powiedzieć do widzenia. Ja się z tym oczywiście liczę, tylko że też się liczyłam z tym, że wysłuchasz tego, co mam do... Dzięki Formakach za 8 lat. Tobie do powiedzenia, a ty od razu mnie wyrzuciłeś, więc wiesz... I teraz taki Wojtek Gola, a ilu miałeś partnerów seksualnych? Piana jesteś? Jeszcze nie, ale piję drinka. Niech się odwróci i zamknie oczy, a ty wtedy otwierasz drzwi i spierdalasz na zewnątrz w las. Czy mogłabyś się odwrócić? Czy to ważne? Dobra, to będzie piękne. I pojdź do 5. Mhm. I chyba, że mam spierdalać, tak? Nie, no nie będzie tak, pojdź do 5. Zobaczymy, no. Oba, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. To ja spierdalam. Wiedziałam. O Jezus, taki zmarnowany potencjał. Nie, jaki agent, ja pierdolę, ty. Ogarnisz to? Jeszcze kopa ci w dupę dam. Na szczęście. Co ty na to? Dobra, słyszysz, wariacie? Najebana to do domu. Nie uciekaj, szaj, uciekaj, kurwa. Uciekaj. Dobrze, no, uratował. Uciekaj, dobra, naprawdę. Jaka najebana? Co ty? Najebana to weź, do domu, ty. Weź uciekaj, się, kurwa, ogarnij, chłopie. Daj spokój. Dobra, weź, kurwa, daj na luz. Widzę, że jakiś, kurwa, agent jest. Dziewczyny dobrze o tobie mówiły właśnie. Humor głupej na imię, bo nawet nie zapyta, kto ma na imię, no. No tylko... Jak mam reagować na to? Wypnij się tyłem, kurwa. Chuj mu na łeb. O, spierdalaj, kurwa. Te 3 słowa, w jakich opisałem... No, mogę tylko powiedzieć, że dobrze i nie wziął, bo jakby... uchronił się przed czymś takim. A wyszłoby to po czasie, byłoby jeszcze gorzej. Byś Bratana. Chuj mu na łeb. Jesteś od lewy, ale śmieszne. Pruszkowa jestem. Pruszkowa? Cześć. Tamara. Tamara, powiedz coś o sobie. Zbierzesz mnie na piwo ze swoimi kumplami, to na pewno mnie polubią, a po prostu jestem pielęgniarką. Zapytaj się, czy potrafi resuscytację. Połóż się, ja zaprezentuję, miałam z tego zaliczenie, nie ma problemu. Usta. Dawaj, niech ona cię reanimuje. Kładź się na płasko, ręce wzdłuż. Czekaj, moje włosy, kurwa. Nic nie gadaj, jesteś nieprzytomny. Dobra, okay. Ja pierwsze co robię, to podchodzę do ciebie i sprawdzam twój oddech. Ja będę w takim programie kiedyś. Patrzysz się unosi klatka, nie unosi się klatka. W tym momencie mówię... Ale musieliby nie dziewczyny zaprosić, tylko... No wiesz, no inaczej jakby zorganizować, o to mi chodzi. Tylko i że wzwołał pomoc, zaczynam robić uciski. Zajebiste to jest ważny content. Go, zbawi i uczy. Robię 12 ucisków, podnoszę głowę, zatykam nos, robić 2 wdechy. To zrób te 2 wdechy. No możesz pokazać, bo kurwa dalej nie kumam przecież. Ja myślę, że kumasz. To czyli nie mam po co leżeć tutaj, tak? Bo nie pokażesz, bo ja jej nie skumam, bo póki nie pokażesz. Stare babcie ja myślę, po 90. Ale bogate. Skumałeś. No i chuj właśnie zszedł w tym momencie. No nie, bo tak, Linerto, no. Kurwa, wszystko ładnie, pięknie już tak szło, powiem ci. Krępowała się. No nie przed kamerami, no błagam cię. Patrz jakie ma buty galicjanki, takie rzymki. A dzisiaj Koloseum jest i masz takie... Tak, klimatycznie, specjalnie zamówiłam nowe, także poznaczcie wszystko. Spytaj się, czy by z tobą w klatce się zamknęła. No nie wiem, ty się ogólnie bijesz, więc trochę bym się chyba bała. Płynie do paka, robisz mnie schodzi, ja w stójce też dobry jestem. Dobra, decyzja, kończymy. Uważam, że no, idziesz dalej. Dziękuję bardzo. No, ja też ci dziękuję. I to mrożona jest, tak? Ej, dobrze wygląda. Dzięki. Słyszałem, że taka wam rodzi bardziej niż odcinki Goats, co jest ciężkie. O tak. Dobrze wygląda. Dzięki. Słyszałem, że taka wam rodzi bardziej niż odcinki Goats, co jest ciężkie. Dziwne. GPS! Wojtek pluje faktami. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa wzbogacić. Patryk dał na Golibordę 5 złotych. Witamy ponownie. Telefon już umyty. Mogę być twoim asystentem spod biurka? Co w dupa? Dzięki. Jasne, jasne. Cringe'u. Pokaż. GPS, ten cringe trzeba popijać. Nie, nie brzydzę się po tobie. No Wojtek, po tobie bym się brzydził. A powiem się ja też chcę. Dobra, mogę... No poczekajcie, ja też chcę! Moja kawa. Ja można wrosić? Ale pachnie dobrze, no. Ja po Wojtku tylko chciałem się napić. Chwilkę po tym zostawiam. Rób emotkę no way na każde ich słowo. No way! Jaki krok pewny, jak nasz Andrzej Duda, kurde ten. No dobra. No nie. Co? Sorry. O patrz. I tak byś nie miała podejścia, kurwa. Spojrzałam na niego. Czemu napisy były kurde felek? O, jakiś wieśniak. Ruro, bez szacunku do ciebie. Jest dobrze podbudowane. Rasistka? Fajna ona była. Ej, mega dobrze wyglądasz w kamerze. W sensie z wyglądu, tak jakby nie mówię o... Może Bratano. Tak, mam nadzieję, bo kurwa, wiesz. Nie, mega dobrze jakby jest masz zarysowany mięśniem. Ej, ja 8 lat ćwiczę na sucho, tylko że nie napierdalam żadnych strzałów. Nie, no to mega dobrze wygląda. Hej, jestem Ola. Hej. Mam dla ciebie jeden bardzo ważny argument. No. Umiem rozstawiać tarota. Co umiesz? Tarota ustawiać. Jakie masz pytanie? Czy w tym roku zarobię bańkę? Euro. Tak. Co to jest? Sprawiedliwość, czyli tak. Czyli co? Zarobisz bańkę. Mnie, kurwa, zamknął. A, bańkę zarobię? Tak. I co, ona kartę wyciągnęła i już przewidziała przyszłość. No tak, no, o co chodzi w tarocie? Kurwa, jak nie zarobię, to wiesz, że leżysz mi bańkę wtedy. Tak, jasne. Niech sobie ułoży tarota, czy przejdzie dalej. To weź rzuć. Nie da się na to reagować, widzowie. Słaby materiał do reagowania. No, tarota, czy przejdziesz dalej. Nie moja to jest wina. No nie da się. To tak długo? Tarota akurat nie wierzę, ale w różne rzeczy wierzę. Wierzę w siłę przyjaźni. Jezu. Tak. Że co? Że przejdziesz? Przyjaźni? Dobra, pokaż tatuaż jeszcze. To będzie twoja deska ratunku. Dobra. No nie wiem, weź powiedz, coś przekonaj mnie, bo kurwa na razie to powiem ci... Mam własnego konia, nazywa się Honor. Jeżdżę w 10. Jaka ty kurwa majętna jesteś, bo ja z tego co wiem to konie to kurde kosztują trochę. No. Czym się rodzice zajmują? Mama handlem zagranicznym. Okej. Okay. Euro i dolary tam wchodzą, tak? Tak? Nie no to chuj, to przechodzi. Nie. Przekonałam go do siebie. Jestem dumna z siebie, że przyszłam dalej. Kim jestem? Skąd się wzięłam? Cokolwiek, tak? No to może inaczej by rozmowa przyszła i powiedziałby, dobra, odpadasz, no to okej, tak? A on nagle stwierdził, że odpadasz, super. Ja wódki nie piję, tak? I chciałam piwa. Piwa nie dostałam, więc nie piłam. Skąd ty masz alkohol? Jaki alkohol? To jest cola. Czemu? Cześć, jestem Vanessa. Cześć, Józef. Widziałam, że masz w teledyskach. Dobrze, dodajemy botkę. Nie no, żartowałem, nie pisz tego! Zapytać, czy nie szukasz może jeszcze jakiejś? Ale co tańczysz? Ja pierdzielę. Zatańcz dla mnie. Bo zobaczylibyśmy, czy czujesz rytm. Wiesz, co chodzi? Ja pierdolę, stary, co jest kurwa grany? No dobrze, Boxel powiedział. Dzięki Badlib za primę. Witam. Ogólnie też, jeżeli przejdę dalej, no. Nie wiem, co na przykład lubisz jeść. Jakieś mięso pewnie. No, a dobra, to jakie mięso? Kurczak? Wyzywaj mnie od kurczaków, powiedz jakbyś je ugotowała na patelni. Wyzywaj mnie. Jakbyś mnie gotowała na grillu, kurwa. Uprawiałaś kiedyś seks? No. A jak uprawiałaś seks, to wyzywałaś? Inaczej trochę powiedział o Wojtek. Close. Wyzywałaś kiedyś kogoś podczas? Nie. A jakbyś miała wyzywać, to jakbyś? No nie wiem. Wyzywaj mnie. No nie, to będzie za mocne. No to będzie za mocne. No dobra. Złomek. O. Ja mogę być zygzak. Będzie problem na pewno przez tego złomka przekonać. Od razu po emocjach, od razu po uczuciach, po duszy pojechała od razu. Oj. Szmata. O, żeby pójść dalej? Myślałem, że powiesz murzyn. To jeszcze był w stanie, bym jakoś, kurde, wiesz. Niech cię teraz przeprosi, niech cię przeprosi. Udaj się, się wkurwiłeś. Gdybyś była facetem, to pewno bym wybuchł. Przeproś mnie teraz. Uważam, że przeprosiny mi się należą. No dobra, no to przepraszam. Zrobił! Udało się! Zrobił to! Szacun, nie? Z czego im się cieszę? Przechodzisz dalej. Ej, dzięki, mogę. Cześć, dzięki wielkie. Cześć. To mi się podoba. Jestem Paulina, mam 24 lata. Jestem tiktokerką. Tiktokerka. Znasz ją? Apokalipsa, krzyże i nagrobki dał na Goliborde 5 zł. Co to za nic? Jestem przedstawicielem zakładu Apokalipsa, krzyże i nagrobki. Słyszałem, że jest pan zainteresowany kupnem krzyża do krucyfikacji. Jaki ma być rozmiar? Do czego? Do czego? Co to jest krucyfikacja? O czym ty gadasz? I mam takie pytania. Mam 24 lata. Jestem tiktokerką. I mam takie pytanie, czy chciałbyś ze mną coś nagrać? A co byś chciała nagrać? A taki trend z TikToka. Wakacyjny lot. Wakacyjny lot. Leci, lot. Wakacyjny lot. Jestem kurwa lot. Wakacyjny lot. O mój Boże, to jest silny. Fajne. Zarabany. No i będzie poślizg, ale wtedy... na ręce, nie spodziewałam się. No też ćwiczę, starałam się. Mam takie biceps, jestem z niego dumna, wiem, że jest mniejsze niż twój, ale... Chciałbyś takiego goryla? Bardzo bym chciała takiego goryla. Weź mi pod koszulkę, tylko do góry. Okej. Wyżej. Jaka ładna rzeźba. O kurczę. Weź połóż swoją dłoń na moim cycku lewą, bo chcę coś ci ten pokazać. Czujesz to? Mogę ja poczuć? Dobrze! Chłopaki, weźcie tą kamerę na chwilę, co? Dajcie nam. Przechodzisz dalej. Tak? No, dzięki. Dobra. Jestem mega zadowolona, a Józef się okazał bardzo miły. Linardo, możesz przejść, najwyżej będziesz podpowiadał. Cześć. Kiedyś. Józef. Ogólnie wiesz co, wydaje mi się, że tak w sumie to mamy dużo wspólnego, bo ty śpiewasz, ja śpiewam. Niech zaśpiewa. Easy come, easy go, that is how you live, oh take it on, but you never give go. O, fajne. Sola EPS, cause what you don't understand. No. Dobry głos. Ostatnio płytę wydałem. Czy przy nowym preorderze byłaby w stanie, żebyśmy nagrali, wiesz, taką zapowiedź do tego albumu? Kupujcie tę płytę. Miejska dżungla. Zajebiste. Byłabyś w stanie? Zależy, bo... Nie da się, widzowie. Wydaje mi się, że... Nie da się tego oglądać. Ale nie leży. O nie! No nie wiem, co zrobię. Mogę to zrobić w drugim etapie, ale teraz no muszę się przygotować do tego szczerze. Bardziej chyba zależy mi na mojej własnej... Ja już robię jak ten fuzjonek, widzowie. Puszczam wam filmiki i nawet tego nie oglądam, iluj. Niedługo tabelkę wprowadzam. Jak ktoś będzie chciał, żeby coś leciało, to... Trochę wpłaci i tyle. Godności? Kiepsze te reagowanie. W sumie masz jakiś taki swój... Kamerka off, nawet mnie na live nie będzie. Okej, dziękuję bardzo. Dzięki. Pa, pa. Tylko słyszysz? Przygotuj się, ja to na twoim miejscu już bym tam szedł i bym ćwiczył. Dobra. Jesteś ruchawy, według mnie naprawdę jesteś ruchawy. To jak, wyjebać mu... Co to jest? Zapatusiara pieprzona. Kto to jest? Dobra. Jesteś ruchawy, według mnie naprawdę jesteś ruchawy. To jak, wyjebać mu czy nie? No tak, strzał. Nie ma co po tobie zbierać. Wyjebać mu czy nie? Ej, tak. Kto trzyma za mnie kciukę? Ręka do góry. Cześć, Amelia. Cześć, Józef. Słuchaj, no nie śledzę niestety twojej twórczości w internecie. No, powinien ją wypieprzyć. Przepraszam, no nie za dużo o tobie wiem. Pierdolę. No nie za dużo o tobie wiem. No dobra, no. Wiem, że śpiewasz, rapujesz. Co mi ty wkręcasz, że kurwa nie znam cię tutaj. Wiesz co, słuchaj, no nie znam, mówię, że nie śledzę twojej twórczości. Nie bądź zły, że też nie znam twojej twórczości. Co ty piszesz? Kurwa, tak w połowie gdzieś tam ci już przestałem słuchać, bo zaczynać tak się zastanawiać. Może cię przepuszczę, jak ściągniesz buty i zrobisz skip C i skipa. Dobra. Na rozgrzanie coś innego, ale torebkę możesz sobie odłożyć. Dobra, już odkładam. Gdzie? Nie na podłogę, bo to pieniędzy zabiera. Dobra, tam. No czekaj, bo przecież jak zgarniesz, no to przecież nie mam zamiaru zgarniać. No dobra, no mów. No to co bym miała zrobić? Mówisz do mnie, że ja mam tu coś pokazać, no to co mam powiedzieć? Ciągnij buty i zrób skip A. Po co wrzucałem ich do filmu ją? No bo się nic nie dzieje w tym filmie. Zawsze może być w odcinku Goats. Skip A, tak? Czy któryś? No nie powiem ci. Nie masz zrobionych paznokci? Nie mam, ponieważ jestem umówiona za 2 dni. Akurat... Ja pierdolę! No słuchaj! Ja... Ale... Weź załóż te buty, kurwa, słuchaj, nie muszę cię pożegnać. Wiesz, ze względu na co to wynika? To jest najgorsze, kurwa, najgorsze. Nie chcę poczekać 2 dni, bo chcę się pobawić. Ty musisz chyba założyć i się zawinąć napięciem. Co jest? Okay. O co tu chodzi? Nie rozumiem nic, ale wiecie, że on nie robi pod kątem nic, łamek? On taki jest, ale to jest najdziwniejsze w tym filmie. Popieprzone. Nie ma problemu. Po zmroku, jakbym dokładnie, kurwa tak napierdolony powiem... bym patrzył i bym zobaczył tylko stopy, to pomyślałbym, że to kurwa jest jak krygulce. Ale patrz, zobacz. Kurwa, oczywiście. Nie dopadasz do kamery. Tu no, poproszę, kurwa, French. Myślę, że jest prostakiem. No. Jestem. Uciekam, dobra, dzięki wielkie. Pieprzony. Mimo wszystko, dzięki. Najlepszego. I weź te, kurde, słyszysz, paznokcie ogarnij. Kurda, sorry, no naprawdę, no to jest śmieszne po prostu. Hej Julka, miło mi. Widziałam, że wysyłałeś mi ognie na Instagramie, więc pomyślałam, że to najlepsza okazja tego, żeby zrobić pożar. A pokaż mi ten ogień. Pokaż, że jesteś ognista, suczka. Jezu. Ogień już był. Nie, proszę, czemu Wojtek Gola to mówi? To jakbyś oglądał film por, ale dla ludzi takich, że bez obrazu, sam dźwięk. Dla niewidomych i on to ci musi komentować, co się dzieje. Nie da się, rozumiesz? To chciałem powiedzieć. Na Instagramie, ale kurde. Więc chyba wpadłem ci w oko. No pokaż coś, no pokaż. Nie bądź taka. No nie wiem, co mam zrobić. Jakby tu nie było w ogóle kamer i tak dalej, nie? Co byś mogła seksownego zrobić takiego, żeby mnie... Nie, Dinu. Możesz zrobić pierwszy ruch. Ja mam ci pokazać? Mhm. Weź tą rzecz, którą masz. Próbowałeś? No, z Wojtkiem Golą. O, Józef sam kręci bajera. Oni się pocałowali? Pocałował mnie w brodę. Przechodzisz dalej. Dziękuję bardzo. Nie wiem. Wytłumaczysz mi cokolwiek? Ona trochę przerażona chyba tym była. Widziałeś jej spojrzenie? Brodę. Przechodzisz dalej. Dziękuję bardzo. Taka przerażona, nie? Hejka, Dominika jestem. Ej, Józef. A więc tak, Neandertalczyk? Co ty piszesz? Jaka dziewczyna by nie była przerażona? Zaproponować, mogę cię nauczyć francuskiego. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Dominika. Je m'appelle José. Comment ça va? Ça va très bien. Et toi? Kudy bąbą są, jak to było? Powiedz, jak jest po francusku, chodź tu do mnie, ty moja suko. Vas ici. Ale nie, no powiedz mi całe zdanie, jak to jest. Tu vas ici. To już jest i ten? Oui, c'est chodź tu do mnie, ty moja suko? Tak, tak, to tu. Nie, raz, suko nie powiedziałam. A to kurde, to nie. Ale za dużo się przekleństw nie uczyłam we Francji. Ale suka to nie przekleństwo. A jak jesteś rozciągnięta? Wydaje mi się, że jestem bardzo dobrze rozciągnięta, tak? No. Położysz się? O, coś się dzieje. Weź nogi do góry, o tak, oddychaj. No. Ale głośno, żeby było słychać. No, no nie bój się. Zaraz zobaczę to. Co, i tu masz blokadę? W sensie męskiego szpagatu nie robię, ale robię damski. Nie, rozszerzanie to jest damski. Pokaż damski. Nie wiem, czy w tych spodniach zrobię. O kurwa. To jest męski. Ja też tak umiesz tańczyć? Coś nie, coś potrafię, ale... No to weź pokaż coś tak. Musisz zacząć. To na serio ci mówię. No. Okej. Pokaniała kamerka, nie ukryć. Tak. Jeszcze taki obrót powinnaś i zejść tyłem do mnie, wiesz. Pokażę ci kiedyś, dobra? Pokażę, jak zakończę się. Na IG pokazuję. Ej, to jest fajna dziewczyna, tak? Dziwił mnie trochę Złomek, czy się ten Józef, że nie chciał robić jakichś rzeczy, co Wojtek czy Max zamówili, ale te swoje rzeczy robi jeszcze gorsze i nie ma z tym oporów. Nie rozumiem tego. To jest dla mnie popieprzone. Z tą poprzednią dziewczyną teraz to kilka jeszcze jakichś rzeczy dziwnych. Nie wiem, to jest popieprzone. Tylko jak to płaci. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa wzbogacić. On emotkę złą zrobił? Aha. Goliborde 5 złotych. Witam czat. Czy widzieliście, że Blowek ma pracę? Wpiszcie w Google Blowjob dla szczegółów. Nie piszcie. Nie piszcie, nie piszcie, bo ja też tam pracuję. To ona mi się na przykład podoba. Ty lubisz właśnie mega młodziutkie, nie? Dobra, dam ci szansę. Nie ma sensu tak rozwiązywać problemu. To co? Nie ma żadnej fizyczności. Może mój to człowiek. A jaka Magda dalej? Ona dalej chce uderzyć go, tak? Magda, nie ma opcji, że dotkniesz kogoś i zrobić z chęcią zrobienia krzywdy. Postaraj się właśnie sobie darować to uderzenie, a możesz mu po prostu coś powiedzieć. Okej. Czemu ona miałaby kogoś bić? Nienormalna jest? Ty sobie... Byłoby to ok, jeżeli ona by chciała uderzyć z łomka, on by zrobił unik, zapieprzyłby jej sierpa. Szczerze, w ramach jakby pokazania XXI wieku, że nie można bić ludzi. Nie waży, czy to chłop, czy baba. A on by się bronił wtedy. Cześć. Okay. Jestem Margo. Jak? Margo. Okay. To mówisz, ma na imię Margarita? Margo? Jak ta pizza? W momentach jakby są intymnych, to jesteś ostra, łagodna, jak jest. Ale właśnie to jest bardzo ciekawe pytanko. No. Ja też jestem za takie tematy, bo to jest bardzo ważne, nie? Okay. A powiem tak, że ja lubię różne eksperymenty. Panu ma figurę, nie? Tak. Zdrową, dolną część ciała, tak? W ogóle trochę powiem o siebie. Dzięki Jitlu za 12 lat. Bruk salut. Jestem tancerka. A rumbę potrafisz zatańczyć? No, jakby mogła prosić jakąś muzyczkę, nie? Tylko pamiętaj, że masz mnie rozkochać sobie, wiesz, nie? A no właśnie, chciałabym prosić o coś takiego bardziej szybciej. Ale niech swoją puści, dajcie jej. A to nie to? Kto to kurwa włączył? No właśnie. Nie, niech puści jaką chce. Dużynki kurwa? Ja pierdolę. Pół godziny kurwa, żeby puścić jedną nutę. Pierwszy raz takiego synka wkodowionego widzę. U mnie bo to gitara jednej się pluje, że stara poszła mi na bok. O, seksownie. Ja bym poszedł na żywo zobaczyć. Mogę się przejść? Nie, no już teraz zostaw to Józefowi, to jego partnerka. Ale tak przez szybę chociaż. Nie mogę. Dzięki Diablo 10 lat. Wyniósł sobie. Dajcie nam chwilę, co? Nie jestem bardzo... Kurwa, no weź tą kamerą, spierdalaj, no. To co, mamy już tak, taniec za sobą, rozmowę. Zaintrygowałaś mnie, coś miałaś już takiego od początku. Lubię takie krejzolki. No nic, no widzimy się dalej, no. Bardzo dzięki. Moja reakcja szczera. Hej, jestem Wiktoria. Miło cię poznać. Bardzo mi się podobają jak ona się mulaci, twój kolor skóry. Nigdy żadnego nie poznałam i chciałam zobaczyć, z czym to się je. Myślałem, że mnie zapytasz to, o co zazwyczaj się spotykam u dziewczyn. Wiesz, jak to pytanie brzmi, mianowicie? Czy masz dużego siurka? Kurwa, przechodzisz dalej, nie tak. O, dzięki. Uciekaj. Fajne. Profesor, zajebiste, fajne, szybkie. No. Hej. Witam, Olga. Dekadę, końcówkę już. No, chciałam powiedzieć, że interesuję się ornitologią. Co to jest? Ornitologia ptaki. To jest o ptakach, to możesz mi powiedzieć, czyli lubisz ptaki, tak? Nie wiesz, co to jest ornitologia? Kurwa, jak gimnazjum nie skończyłem. No, interesuję się ptakami, różnymi czarnymi krukami, wronami i tak dalej. Okej. On nas w ogóle nie słucha. Niech powiem, mam coś dla ciebie, niech wyjmie piuta! Ja pierdzielę. Nie mogę, no nie mogę. Wiesz, co mi się przypomina to? To mi się przypomina kurwa, z takim brzydkim filmem, kurwa. Lubisz BDSM? Jarają cię takie rzeczy właśnie, takie typu BDSM? No, zobaczmy, jak to pójdzie. Ona jest za spokojna. Lubisz podduszanie? Tak. Wojtek Gola to jest totalny NPC. Ale ja już to mówiłem w innym filmie, wiesz. Bogaty, wygląd takiego gigaczada. On do baby mówi cokolwiek i ona mówi tylko tak. I koniec. On nie musi się starać, nie musi nic. On mówi totalnie z dupy teksty NPC-ta, ale wiesz, on nie musi więcej. I tyle. Dlatego on takie rzeczy dziwne mówi. Normalne pytanie. No tak, nie żabce, nie? Bułki i dodatkowo, a lubi pani podduszanie. Myślę, że możemy się dogadać. Mnie to ciężko skontrolować, ja to lubię jak zamroczona, lekko panna jest. Okay. Oj, chyba coś dosypuje. Oczywiście to nie są insynuacje i niech mnie nie pobije. I to był tylko zgadywanka. Okej. Ile ptaków widziałeś? Wiesz co mój... Wojtek Gola to jest tak. 10-letni jak dzwoniący ludziom po domofonach. I pytanie się z dupy rzeczy. Dziadek hoduje ptaki, ma tam... Nie, no ale rodziny w to nie mieli. Kury. Okej, nie, ale ja mówię o, wiesz... O czym? Ile ptaków widziałaś w swoim życiu w strefie łóżkowej? O egzotycznych ptakach takich. Egzotycznych ptaków niestety jeszcze nie widziałam. A, egzotycznych tak, nie widziałaś. Tak, dopiero no zaczekam. No dobra, to przechodzisz dalej. Miejska dżungla. Dziękuję. Syny, ostatni bazyl, którego zaakceptowałem. Goatsi uznali, że dwie z bazyl? Co to jest bazyl? Zasługują na dodatkową szansę. Zmierzą się w bitwie freestyle'owej, a ta, która przekona do siebie Józefa... O Jezus, już czuję, że będzie ciężko. Czy my chcemy końcówkę oglądać? Chyba trzeba, no, żeby domknąć ten odcinek. Bazyl to obraźliwe słowo na babę? Aha. Czyli on ją obraził. Otrzymać kartę Jokera i możliwość przejścia do kolejnego etapu. Moja reakcja to była. Ty, będzie we freestylu ta, co ciągle go chciała pobić? Oby tak. Czekaj, to ona? To nie ona chyba. Albo nie wiem. Szpara między zębami, że wchodzi tam żeton. Kasyno czy... Ja pierdzielę. One miały siebie chyba wyzywać. Co tu się dzieje? Tej się pomyliły te cele. Zamiast wyzywać... Szpara między zębami, że wchodzi tam żeton. Kasyno czerwone, czarne, ja stawiam czerwone, kolego. Uśmiech jak Ronaldinho. Jaki wam lepiej niż Neymar? Ej, już zaraz po mnie wjeżdża kolejna. Kwaśne żelki, przyszłam tutaj dla pęgi. Ty kok... O kurde! Nie no, jest to mocne. Ten freestyle najlepszy w odcinku. Dobra, nie pauzuję. Kwaśne żelki, przyszłam tutaj dla pęgi. Ty koka, panie pęga, moja droga jest tu jedna. Ja mam wadę wymowy, a ty za chude nogi nie przejdziesz przez te progi. Mój drogi. No mocno, to jest... Serio, karta nam mówi. To koniec? Że nikt nie dostaje tej karty. Karta zostaje w programie. Znowu po duszy mu pocisnęły. Po emocjach, po sercu. Pękło. Dobrze. Nie mamy czego żałować. Koniec już, ciach. Wygląda na to, że wszystko już jasne. Do drugiego etapu przeszło łącznie 12 dziewczyn. A już... Boże, bo mnie pobije serio. W kolejnym odcinku... No, fajne cyski. Nie potrafią się wyluzować. Chcę, żebyś to ustami zrobiła. Tylko ciągle poprawiają te włosy. Dziękuję ci bardzo. Dobra, boję się kolejnego odcinka, ale pewnie go obejrzymy. Słyszę skrzek. Słyszę skrzeki z rzeki, 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 słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę skrzek.